Dobry wieczór. Witam Państwa po raz kolejny w moim programie brief.pl, dawniej kiszmasz.tv. Program traktuje o biznesie, o gospodarce, ale o gospodarce widzianej z punktu widzenia nie Napoleona, a punktu widzenia żołnierza, czyli szeregowego biznesmena. Każdy z ludzi robiących biznes potrzebuje dobrych narzędzi. Dziś chcielibyśmy opowiedzieć w moim programie o takim narzędziu, które jest coraz bardziej popularne i wynika z najnowszych trendów komunikacji marketingowej. Oczywiście mam na myśli media społecznościowe, a w nich wideo. Jeżeli mowa o wideo, to z kim warto o tym rozmawiać, jak nie z Tomaszem Słodkim? Tak, to Tomasz Słodki, do którego od chyba pół roku przychodzę tutaj, żeby robić moje programy, jest tym człowiekiem, który telewizją, mediami żył całe swoje dorosłe życie. Stworzył świetną telewizję, od małego studia zaczynając. Teraz ma 3 studia, kilkanaście chyba kamer, już sam się nie łapię, co tu przychodzę, to widzę nowy sprzęt. I właśnie z nim dzisiaj będę rozmawiał na temat wyższości wideo w mediach społecznościowych i w internecie, w komunikacji marketingowej nad tradycyjnymi mediami below the line. Grzegorz Kiszluk, brief.pl. Zapraszam. Witam jeszcze raz i od razu zwracam się do mojego gościa, który tak naprawdę jest u siebie, czyli tym razem robię audycję z Tomkiem Słodkim. Tomek Słodki, który zaprasza mnie tutaj, jak powiedziałem, do tego studia od chyba pół roku. Jest autorem tego wielkiego przedsięwzięcia i on sam zasługuje tutaj na wiele nagród i wyróżnień, na przykład w 50 kreatywnych być może. No chyba się nie mogę zgłosić jako twórca, o tym, także 50. O tym jeszcze porozmawiamy, bo będzie to też tematem naszej rozmowy. Ale na początku wróćmy do tej mojej zapowiedzi. Powiedziałem, że o wyższości wideo w mediach społecznościowych nad tradycyjnymi mediami, między innymi nad telewizją. Oczywiście to jest ryzykowna teza, którą postawiłem. Niemniej jednak zdaje się i ty i ja usiłujemy w naszych projektach trochę to udowodnić. Chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali. Uważam bowiem, że łatwo jest wydać, paradoksalnie, łatwo wydać dla dużej korporacji parę milionów złotych na kampanię above the line, niż za dosłownie kilkadziesiąt tysięcy prawdopodobnie zrobić skuteczną kampanię z wykorzystaniem wideo w mediach społecznościowych. Tomku, opowiedz, jakie masz doświadczenia w tej sprawie. Wiele firm, które się do mnie zgłasza, żebym na przykład zajął się ich wideo marketingiem, pisze do mnie, jakie macie zasięgi. Więc ja im tłumaczę, że tak naprawdę moje zasięgi nie są istotne, dlatego że ja mogę trafiać do każdego odbiorcy. Fakt, na Facebooku mam taką i taką grupę, na YouTubie taką i taką, na stronie internetowej taką i taką. My to bardzo dobrze badamy, sprawdzamy też na LinkedInie, jak wyglądają nasi odbiorcy. Natomiast tak naprawdę jest ważne to, co później klient zrobi z tym materiałem. Dawno, dawno temu, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z wideo, to tak naprawdę agencje PR-owe zgłaszały się do mnie po to, żebym wyprodukował im dobrej jakości materiał, który wygląda jak materiał z telewizji, żebyśmy mogli to dać medium, które to opublikują. Wtedy telewizja, robiliśmy z tego dźwięk do radia i dla internetu filmy. Teraz już jest tak, że sami możemy ten swój PR budować i w zasadzie docierać do bardzo dobrze sprofilowanej grupy odbiorców. No bo tak, mamy piksel Facebooka, mamy przecież świetnie sprofilowane reklamy na YouTubie, na Facebooku. Możemy tak naprawdę wybrać sobie z tego grona milionów, miliardów ludzi na świecie, którzy korzystają z social media, te dokładnie osoby, do których chcemy trafić. I wtedy możemy im podać jak na tacy usługę, którą oni akurat potrzebują. Właśnie, bardzo ciekawy jest ten model biznesowy, który wymyśliłeś, bo coraz więcej firm chyba dostrzega jednak, że wideo jest skuteczne, że w ogóle media społecznościowe są skuteczne.
i przychodzą do ciebie, albo ty ich gdzieś tam wyławiasz i dajesz im możliwości. Powiedz jakie. Przede wszystkim robienia programu, który wygląda jak program w telewizji, bo ja uważam, że tradycyjna reklama, mimo że zapamiętywana po 20-30 razy odtwarzana na przykład w telewizji, rzeczywiście wchodzi do głowy, ale mi zależy na tym, żeby robić merytorykę. Trzeba pamiętać, że ja wywodzę się z Polskiego Radia i z Telewizji Polskiej, zaczynałem tam, więc mi wtłaczano już te 12-15 lat temu do głowy misja. Więc ja postanowiłem stworzyć takie medium, które z jednej strony przekazuje wartościowe treści, ale z drugiej strony daje możliwość budowania swojego personal brandingu osobom, które tutaj występują czy pojawiają się, ale także przekazywania informacji, jak one ze swoimi firmami mogą pomóc tym, którzy to oglądają. Czyli przekaz, który teraz nadajemy naszym widzom, jest taki, że dajesz narzędzia do skutecznego działania nie tylko za te miliony złotych, ale również dla firm, które mogą przygotować swoje programy u ciebie, bo ty im dajesz sprzęt, dajesz im bardzo profesjonalną obsługę i profesjonalny montaż i te wszystkie narzędzia, które pozwalają stworzyć profesjonalny produkt. I przede wszystkim daje to niskobudżetowo, dlatego że zgromadziłem kilkadziesiąt firm, które ze mną współpracują, więc razem tworzymy to medium, które nazywa się Słodki Live. Medium społecznościowe wyglądające jak telewizja. Z drugiej strony jesteśmy w stanie pokryć koszty całej tej infrastruktury, którą tutaj mamy, a trzeba zauważyć, że mamy 3 studia telewizyjne, mikroporty, kilkanaście kamer, zespół ponad 10-osobowy, który pracuje nad tym całym przedsięwzięciem. Wszystko jest zrobione tak, żeby w krótkim czasie bardzo szybko wyprodukować profesjonalne wideo, które można albo puścić na żywo w internecie, albo nagrać wcześniej i wrzucić do sieci. I cały czas oczywiście uruchamiamy dodatkowe usługi na potrzeby naszych klientów, takie jak na przykład studio na godziny, bo nie wszyscy chcą z nami produkować to w ramach takiego programu telewizyjnego, ale chcą na przykład raz na miesiąc przyjść i skorzystać sobie z godzinnego studia i poprowadzić webinarium. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych zasięgów, bo widzowie, którzy oglądają te twoje, nasze programy, czasami mogą być zaskoczeni, że te oglądalności wcale nie są takie duże, bo to jest kilkaset osób ogląda taki program, kilkadziesiąt osób, w zależności od pory, jeżeli jest emisja na żywo. Ale przecież to nie jest wszystko. Potem te programy trafiają do kanałów i twoich klientów, na przykład u mnie, na brief.pl, na Facebooku, na Twitterze, na LinkedInie, na Instagramie. To samo u ciebie. Ty masz też przecież duże zasięgi już mediów społecznościowych. Ale klient dostaje jeszcze coś więcej, bo tak naprawdę dostaje materiał do swojego portfolio. I na przykład na zapytanie jego klienta o możliwości, które on oferuje, może powiedzieć, chwileczkę, wysyłam panu link do programu, który zrobiłem w telewizji Słodki Live. Tam opowiadam o tym bardziej obszernie. Prawda? Tak, jak najbardziej. Możemy także te materiały wykorzystać nie tylko do tłumaczenia klientowi, jak to działa, jak działa nasz biznes, ale przede wszystkim możemy wysłać newslettery, możemy wrzucić to osobno na wszystkie social media, czyli LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter itd., itd. Jesteśmy w grupie, gdzie transmitujemy te programy na żywo w całym paśmie, które trwa 4 godziny, w związku z tym to dociera do kolejnej grupy odbiorców i tak dalej, i tak dalej. Tak jak ostatnio analizowaliśmy, ile się takie nasze wideo wyświetla przez jakiś czas, czyli na przykład przez 4 miesiące, no to tak, u nas na Facebooku na żywo mamy od 10 do 20 tysięcy wyświetleń takiego live'a, który leci. Później na stronie internetowej średnio wyświetla się artykuł od 1000 do 10 tysięcy razy tekstowy artykuł, który spisujemy. Na YouTube mamy teraz już takie zasięgi od 500 do nawet 3000 wyświetleń filmu. Do tego mamy LinkedIn, który też ma kilkaset do kilku tysięcy. I to są tylko nasze. Do tego są twoje. Do tego są klienta, który też to może własnymi kanałami ruszać, więc tak naprawdę docieramy do bardzo dużej liczby osób. Ale tutaj warto zwrócić też uwagę na to, że tak naprawdę wideo w internecie powoduje to, że po 8-9 razach zaczynamy być rozpoznawalni. To znaczy, jeśli Grzegorz Kiszluk pojawi się u osoby, która nigdy go wcześniej nie znała i nie wiedziała, że robi magazyn Brief, dodać się na przykład do znajomych na LinkedInie i jej się pojawi 10 czy 15 razy kolejny twój film, to ona nagle sobie zapamięta Kiszluk, Kiszluk, Kiszluk. I później, tak, i później nagle okaże się, że gdzieś ktoś wspomni Kiszluk, bo Kiszluk program, a widziałam program, o rzeczywiście, to może mi się przyda jego usługa, na przykład tego, żeby na stronie brief.pl publikować artykuły. Poza tym jeszcze mówiąc o tych liczbach, warto powiedzieć, że liczy się w tym przypadku, jak w wielu innych przypadkach, jakość, a nie ilość. Co z tego, że w mediach above the line, czy na przykład w telewizji, masz olbrzymie zasięgi, ale możesz być pewien, że często 80-70%
to jest powietrze, to jest strzał w powietrze, bo tak naprawdę tych klientów nie potrzebujesz. Owszem, budujesz wizerunek, markę i tak dalej, ale nigdy nie przyjdą po twoje produkty, czyli to ci się do końca nie zwróci. Zgadzasz się? Tak, tu warto zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę te media społecznościowe, które my budujemy, firmy, które często do nas przychodzą i prowadzą swoje programy, to są usługi nietanie. Czyli żeby dotrzeć do naszego klienta, to tak naprawdę ważne, żeby nas obejrzało 10 klientów, z których 5 zamówi daną naszą usługę. Więc tak naprawdę nie interesują nas zasięgi na poziomie 1 000 000, 2 000 000, za które będziemy musieli płacić po to, żeby gdzieś w tej niszy wynaleźć tę jedną osobę, na przykład telewizja, tylko dobrze profilujmy to na Facebooku i na YouTubie i dotrzemy do tej jednej osoby, która potencjalnie może być naszym klientem. Wczoraj odbyła się inauguracja 8. edycji rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Piękne wydarzenie. Projektu, który zyskuje coraz większy zasięg też i coraz bardziej doceniany, co jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy. Zdecydowałeś się w tym roku na współpracę z nami. Mam nadzieję, że ta inauguracja to nie jest jedyna rzecz, którą wspólnie akurat w tym projekcie robimy, ale powiedz mi, dlaczego? No ja myślę, że już na tyle się zżyliśmy ze sobą, jeśli chodzi o telewizję i Brief, czy jeśli chodzi o ciebie i mnie, że chcemy razem uderzać w nowe media. Ty jesteś postacią, która od wielu, wielu lat opowiada o tym, jak funkcjonuje marketing, relacje, biznes, Brief, PR i tak dalej, i tak dalej. Ja z kolei to tworzę od wielu lat, wcześniej jako dziennikarz, teraz już jako producent i twórca. No i nie wyobrażam sobie tego, że prowadząc programy mnie w telewizji, nie masz profesjonalnych relacji ze swoich wydarzeń, no bo to jakby wszystko się zazębia, a później i tak ta relacja, która poleciała na żywo, znajdzie się na stronie słodkilife.pl i te wszystkie materiały zbudują na content, więc zazębiamy się z tym bardzo fajnie. Ja się tym bardziej cieszę, że naszymi partnerami medialnymi są takie potęgi jak TVN, jak ZK, jak Clear Channel, a dzięki tobie uzyskaliśmy efekt właśnie zagospodarowania tych mediów właśnie społecznościowych, czyli w takie wypełnienie, czyli jesteśmy above the line i below the line. Między innymi dzięki tobie, Tomku, dziękuję ci bardzo. I też pamiętaj, że mamy jeszcze content, który mamy, to jest nasz własny content, którym możemy zarządzać na lata. To nie jest tak, że telewizja wyprodukowała i my nie możemy tego sobie wrzucić na swoje media, tylko po prostu mamy własny content, którym teraz będziemy zarządzali, promując kolejne wydarzenia 50 kreatywnych. I za to bardzo serdecznie ci, Tomku, dziękuję. Tak również. Też za rozmowę dzisiaj. Z państwem się żegnam do następnego wtorku. To był brief.pl. Grzegorz Kiszluk.